Witam już w czwartym odcinku naszej serii Niemiecki dla opiekunów i opiekunek. Zanim przystąpimy do słówek, pamiętajcie o tym, że trzeba było już polubić nasz kanał, zasubskrybować, nacisnąć łapkę w górę. Ten, kto jeszcze tego nie zrobił, to proszę, teraz jest na to czas. I przystępujemy do słówek. Słówek uczymy się przez cały tydzień. Są one w kuislecie. Wszystkie potrzebne linki, dodatkowe materiały przypominam w opisie pod filmem. Bitte, danke, das Fleisch, das Gemüse, das Obst, der Kopf, der Zahn, die Ärztin, die Brille, die Zahnprothese, Essen, etwas, gut. hören, ja, möchte, mögen, er mag, nein, schlecht, sehen, tragen, untersuchen, wann, wollen, er will. Moi drodzy, tutaj mamy trochę mało czasu na to, żeby wszystko wytłumaczyć. Jeżeli potrzebujecie dodatkowych lekcji, to służę pomocą, udzielam korepetycji przez Skype'a. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę napisać w komentarzu, chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że znajdą odpowiedni termin. Przechodzimy do odmiany trzech czasowników: wolen, mychte i mögen. Wolę to chcieć, möchte to łagodniejsza forma chcieć, czyli chciałbym, chciałabym i mögen lubić. Dla utrwalenia tych czasowników, które są często w języku niemieckim, a nazywają się czasownikami modalnymi, to są trzy spośród siedmiu czasowników modalnych. Te czasowniki, jeszcze raz powtórzę, występują bardzo często w języku niemieckim, warto ich się dobrze nauczyć, tak żeby nimi operować biegle, już się nie zastanawiać podczas mówienia, jakiej formy trzeba użyć. Stąd też ćwiczenia. Musimy pouzupełniać tłumaczenia albo przetłumaczyć samodzielnie. Lubię, mamy odmieniony czasownik, brakuje nam tylko zaimka osobowego ja, czyli ich, mag. Chciałbym, ich, i patrzymy, chciałbym, aha, myślę, no, i do ich jest forma właśnie möchte. Ich möchte. I chcę to ta forma od wolen, i zwróćcie uwagę, że wolen zamienia się na ich will. Dość trudna odmiana. Nieregularnie odmieniają się te wszystkie czasowniki, i zwróćcie uwagę, że zasada jest również taka, że ich jest takie samo jak r, er, z, Chodzi mi tu oczywiście o formę. Jeżeli jest ich will, to również er will, zi will i es will taki najłatwiejszy w odmianie tutaj jest ten czasownik MÖCHTE, ponieważ ten czasownik nie zmienia samogłoski rdzennej. WOLEN o zamienia się w I. MÖGEN o umlaut zamienia się w A. W MÖCHTE pozostaje MÖCHTE. Więc tutaj jest najmniejszy problem, natomiast y, pamiętajmy, że forma ich jest taka sama jak RZS. Czyli zwróćcie uwagę, uczyliśmy się w poprzednim odcinku, że do czasowników regularnych tam dodajemy TY do RZS, a tutaj tego TY nie będzie. Pozostawiam Was już z tym ćwiczeniem. Nie odbieram Wam przyjemności rozwiązywania ćwiczenia samodzielnie. Pamiętajcie, że możecie wydrukować sobie przed odcinkiem, przed rozwiązywaniem tych ćwiczeń, wszystkie ćwiczenia w PDF. Mam nadzieję, że już rozwiązaliście. Czytam odpowiedzi. Max du, mechtest du, willst du. Zwróćcie uwagę, że to są wszystko pytania czy, dlatego czasownik jest pierwszy. Oczywiście zdania są niedokończone, stąd też nie ma tam na końcu tych znaków zapytania. Wir möchten. Wir mögen. Wir wollen. Wollt ihr. Möchtet ihr. Mögt ihr. Mögt ihr. Möchten sie. Er will. I mamy jeszcze zdania. Was willst du jetzt machen? Wann Möchtet ihr mich besuchen? Mögen Sie käse Kuchen. I teraz mamy ćwiczenie, które już znacie. Mamy tym razem uzupełnianie tłumaczeń. Uzupełnianie tłumaczeń od słówka, których się uczymy. Chciałby pan coś zjeść? I brakuje tutaj nam dwóch słówek. Mamy dwie luki, ponieważ mamy pytanie, czy chciałby pan coś zjeść. To zaczynam od chciałby, bo pan już mamy. Chciałby, to jest. Möchten. Möchten Sie. I teraz brakuje nam coś. Coś to jest etwas. Möchten Sie etwas essen. I tutaj, ponieważ zaczynamy używać czasowników modalnych. To w opisie pod filmem znajdziecie również link do czasowników modalnych. Odsyłam. Tam są już wszystkie czasowniki modalne, czyli wszystkie siedem odpowiednie ćwiczenia. Warto zajrzeć i warto już się zacząć uczyć. Oczywiście po pierwszym obejrzeniu nie nauczycie się tych czasowników, ale już się z nimi oswoicie. I znowu pozostawiam Was z tym ćwiczeniem. Podpowiedzi są dookoła ćwiczenia. Postarajcie się zrobić ćwiczenie samodzielnie. A my za chwilkę podamy odpowiedzi. I tutaj już czytam odpowiedzi. Możecie po mnie powtarzać. Pamiętajcie, że uczycie się na głos. Möchten Sie etwas essen? Tragen Sie eine Zahnprothese? Magst du obst? Hören Sie mich? Ich sehe sie nicht gut. Möchten Sie fleisch essen? Er möchte Wasser trinken. Was wollen Sie heute machen? Wann möchte er essen? Wann kommt die Ärztin? Ich möchte spazieren gehen. Ich will gesund sein. I teraz ćwiczenie, w którym trzeba dobrać odpowiednie tłumaczenie. Haben Sie Schmerzen To oczywiście, czy ma Pani bóle zębów. Tak, w dokładnym tłumaczeniu, inaczej czy bolą pana, panią zęby. A więc pierwsze tłumaczenie jest poprawne, drugie nie. Czy ma pani protezę zębową? To na pewno nie, bo proteza zębowa to can protezę, prawda? I teraz pozostawiam was z tym ćwiczeniem. Rozwiążcie, znajdźcie odpowiednie tłumaczenia. Pamiętajcie, że wszystkie zdania czytacie na głos. I za chwileczkę, jak już będziecie gotowi. Puścicie ponownie prezentację i sprawdzicie z naszymi odpowiedziami. Ja oczywiście te wszystkie zdania przeczytam po niemiecku na głos, tak żebyście mogli powtarzać po mnie i uczyć się poprawnej wymowy. Przeczytam poziomami. Ich möchte meine Brille haben. Was willst du kaufen? Ich bitte sie um Hilfe. Wir gehen ins bett. Wann wollen sie kommen? Ich möchte sie untersuchen. Sind sie wach? Kaufen sie heute viel Gemüse? Sind sie müde? Gemüse ist gesund. I powoli zbliżamy się do końca. Pozostało już tylko dwa ćwiczenia. Zbuduj samodzielnie zdania z podanych elementów. I mamy rozsypanki. Musimy pamiętać, że czasownik w języku niemieckim jest na drugim logicznym miejscu, a w pytaniach, czy na pierwszym. I o tyle jest ćwiczenie troszeczkę trudniejsze, ponieważ musimy jeszcze odnaleźć tłumaczenia do tych rozsypanek. Pierwszy przykład: Ich ihre Hilfe, danke für. Zastanawiałam się, jakie zdanie by mogło powstać z tych rozsypanych elementów, i ja już się domyślam, że to będzie Dziękuję za Pańską pomoc. Dziękować za to danken für. A więc Ich danke für ihre Hilfe. tego schematu. Das ist gesund. Ich mag Obst. Ich möchte etwas essen. Die Ärztin untersucht die Patientin. Er möchte Wasser trinken. Wo liegt meine Brille? Was möchte er heute essen? Wann gehen Sie ins Bett? Nie przejmujcie się, jeżeli czegoś nie rozumiecie, jeżeli robicie dużo błędów, wtedy warto wrócić do poprzednich ćwiczeń, zastanowić się, co tam jest, skorzystać z tych materiałów dodatkowych, które są w opisie pod filmem, a na pewno w którymś momencie się ta wiedza usystematyzuje w głowach i będziecie mówić coraz lepiej. I ostatnie budujemy już samodzielnie zdania. Mamy tutaj podpowiedź na dole. W języku niemieckim nie ma słówka czy. Takie pytania zaczynamy od czasownika. To już wielokrotnie powtarzałam, ale jeszcze jedna powtórka. Czyli zwróćcie uwagę, że mamy pytania czy, czy, czy i wszystkie pytania zaczynamy od czasowników. I ponieważ w pracy będziecie używać najczęściej formy z stąd te pytania wszystkie są na pan, pani. Zresztą u nas w tym całym cyklu najwięcej będzie takich zdań, ale dla przypomnienia, żeby wiedzieć, jak odmieniają się te czasowniki, czasami się pojawiają inne zejmki osobowe on, ona, wy, my itd. No i zaczynamy. Czy ma pan bóle głowy? No to zaczynamy od czasownika mieć, a mieć to haben. Haben Sie. I teraz szukamy bóle głowy, a bóle głowy to w szmercen. I już mamy pierwsze pytanie. Haben Sie w I następne. Czy Pan dobrze widzi w tych okularach? Mhm, szukamy czasownika. Czasownik to widzi. No to musimy zacząć od Sehen, tak? Bo Sehen to jest widzieć, patrzeć. Sehen Sie. I teraz dobrze w tych okularach. Dobrze to gut. I już mamy. Sehen Sie gut mit der Brille? I pozostałe pytania pozostawiam Wam do samodzielnego rozwiązania. I przed Wami odpowiedzi. Zacznę od trzeciego pytania, bo pierwsze dwa zrobiliśmy wspólnie. Essen Sie Gemüse? Brauchen Sie Ihre Zahnprothese? Tragen Sie Brille? Mögen Sie die Ärztin? Gehen Sie spazieren. Wollen Sie gehen? Niestety, to już wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Żegnam się z wami. Auf Wiederhören. Do usłyszenia.